Kochani, to już jest tradycja, że przed świętami spotykamy się w takiej pięknej aranżacji. Czujemy już magię świąt i tę wyjątkową atmosferę. I rozmawiamy o czym? O prezentach, bo oczywiście najtrudniejsze przed świętami jest przygotowanie wspaniałych prezentów dla najbliższych. I dziś z całym workiem inspiracji przychodzę do Was. Co więcej, w tym roku prezenty są pięknie zapakowane, żebyście mogli zobaczyć, jak one będą się prezentować pod choinką. A koniecznie zerknijcie w opis odcinka, bo tam czekają na Was świąteczne niespodzianki. Zaczynamy. Znacie ten dźwięk? Pełnia świąt. Dzieci rozrywają prezenty. Ciekawe, co jest w środku. Już się cieszą, przebierają nóżkami, sprawdzając, czy dostały na pewno odpowiednią zabawkę. A co ja dostałam? Dobra, patrzymy. Mam nadzieję, że dobrą stroną otwieram. Niezłą. No i pięknie. Słuchajcie, to jest paczka z pomysłem na prezent, absolutnie nie dla dziecka. Bo dzieci jednak lubią dostawać w prezentach wymarzone przez siebie najczęściej zabawki. Natomiast ciuszki nie są dla dzieci żadnym prezentem. Natomiast to może być wspaniały prezent dla każdej mamy dziecka, bo my lubimy swoje dzieci stroić. I tutaj właśnie mam wspaniałe propozycje od Marty. Marta kiedyś w ogóle była u mnie w programie. Nagrywałyśmy odcinek na YouTube. Marta jest mamą trzech chłopców i właśnie oni zainspirowali ją do stworzenia marki, która słynie z szycia przepięknych ubrań właśnie dla chłopaków. Przepiękne marynarki wysokiej jakości, szyte też w Polsce, ale oprócz marynarek ona zajmuje się absolutnie wszystkim. Tu akurat chwyciłam skarpeteczki. Tutaj jest piękna kurtka. Zobaczcie, szyje kurtki, płaszczyki. W swojej ofercie ma też buty. Trafiłam na buty? Oh my god. Dla małego eleganta. Słuchajcie, to jest też tak, że często jak mamy jakąś okazję ważną, w której ma uczestniczyć chłopiec, to znalezienie eleganckich ubrań graniczy z cudem. A jeżeli wejdziecie sobie na stronę Muskatosa, to wyszykujecie małego na królewicza. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Oczywiście to może być pomysł na prezent dla każdej mamy chłopca, ale jak mamy chłopców mnie oglądają teraz, to myślę sobie, właśnie, że jak będą chciały swojego synka wyszykować pięknie na święta, to zobaczcie, jaki garniak. No to jest w ogóle hit. Zobaczcie, jak to jest piękne. Mamy muchę, mamy marynarkę, są spodnie, jest dbałość o każdy detal. A jeżeli mały idzie na Sylwestra z Wami, to patrzcie. Piękna welurowa marynara, do tego, aż otworzę Wam pokazać, język, ja lubię te rzeczy. Patrzcie, jakie piękne spodenki. Piękne, eleganckie spodenki. Nie no, hit. To jest po prostu coś pięknego. I jeszcze taki miodowy zestaw. Jeszcze jedna rzecz, którą znajdziecie też u Marty na stronie, to są stylizacje tata-syn. Więc jeżeli lubicie ubierać się do pary, to bardzo proszę, macie tutaj taką szansę. Teraz do końca to nie będzie dla mnie niespodzianką, co biorę w rękę, bo to nie jest przez nas pakowane, ponieważ jest to rzecz, która ma własne, bardzo piękne opakowanie. Więc decydując się na kosmetyki jako prezent marki Sensum Mare, problem pakowania znika. Mają bardzo piękne pudełka z wytłaczanymi złotymi literami, z piękną wstążką, z napisem Wesołych Świąt, więc to naprawdę wygląda już bardzo estetycznie i możecie na nich polegać pod kątem pakowania, ale nie tylko, bo to jest marka, która ma świetne kosmetyki, bogate w algi. I ja Wam chciałam pokazać od nich aż trzy zestawy, ponieważ jak idą święta, to często marki decydują się na stworzenie specjalnych zestawów i super, ponieważ w taki sposób kompletują ze sobą kosmetyki, że one wspaniale ze sobą współgrają w użyciu.
Ten pierwszy zestaw to jest zestaw regenerujący, czyli to jest wspaniały zestaw na zimę, ponieważ mamy mróz na zewnątrz, nasza skóra jest wysuszona, wychodzimy często na niskie temperatury, a w środku, w pomieszczeniu mamy ciepło, działają nam grzejniki, więc powietrze jest suche i to jest czas, kiedy o tę skórę faktycznie bardzo mocno trzeba zadbać. W tym zestawie mamy zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący. On jest o bogatej konsystencji. Potem mamy zaawansowane serum, które jest rewitalizujące oraz przeciwzmarszczkowe i do tego tonik do twarzy. Jest to, powiem Wam, organiczna woda z kwiatów Habra Bławatka, woda z lodowca norweskiego, kompleks pięciu alg morskich i kwas hialuronowy. To wszystko składa się na bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. Ja, jeżeli chodzi o tą firmę, mam taki jeden swój ukochany produkt, który Wam zaraz pokażę, bo on jest w kolejnym zestawie. Sięgam po zestaw nocny. Zobaczcie, że on jeszcze ma taki bardzo ładny worek w komplecie. Znowu otwieramy. I co? Zestaw nocny ma w sobie dwa produkty. I tutaj właśnie w środku jest moja ukochana maska. Słuchajcie, to jest maska w formie kremu, który używacie sobie na noc. To jest bardzo bogata formuła, zaawansowana technologia. To jest kosmetyk, który dostał niezliczoną ilość nagród i działa naprawdę wspaniale. Hydrostabilizująca, regeneracyjna maska nocna w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym. Powiem Wam, że skóra po tym to jest jedwab. I w zestawie jest młodsza siostra, czyli odżywcza i bogata maska w kremie pod oczy. Także jeżeli wiecie, że kobieta w Waszym bliskim otoczeniu, ważna dla Was osoba, lubi pielęgnację nocną, to zdecydowanie to będzie zestaw, z którego będzie bardzo zadowolona. Silnie przeciwstarzeniowy, czyli dla każdej z nas. I kolejna rzecz. Co my tutaj mamy w środku? To jest zestaw do ciała. Co mamy w zestawie? Przede wszystkim scrub, czyli peeling. Jest to peeling, który można stosować na dwa sposoby, zarówno na mokro, jak i na sucho. To jest peeling cukrowy i on działa bardzo mocno ujędrniająco. I drugi preparat, który jest w tym worze Świętego Mikołaja, to jest intensywnie nawilżająco ujędrniający balsam do ciała. Muszę Was jeszcze zapewnić o tym, że te kosmetyki mają wspaniały, bardzo delikatny, ale jednocześnie przyjemny zapach i pozostawiają skórę wspaniale nawilżoną. Lecimy dalej, kochani, bo prezentów mam jeszcze bardzo dużo. Oj, chyba byłam bardzo grzeczna. O, w tym roku. O, piękne i ciężkie. O, co tu będę miała? Z tą rzeczką bye bye. Zaglądamy do środeczka. Czuję magię świąt. Jezu, jak to wyjąć, żeby tego nie rozwalić? O! Stuknęło. Dobra, trzymajcie kciuki, żebym tego nie zbiła. Bo to jest rzecz nie byle jaka. O! Jezu, Jezu, Jezu! Mam, dobra. Udało mi. O! Nie, 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 wszystko dobrze, wszystko pod kontrolą, dokładnie tak miało być. A więc jest to... Och. Ceramiczna, przepiękna, jak widzicie, pozytywka. Co więcej, jest to lampion, czyli jak wiadomo pojemnik, w który możemy włożyć taką oto świeczuszkę, również takie świeczuszki są tutaj w komplecie, i zapalić. I co to oznacza? Że w tym małym pojemniczku jesteśmy w stanie zawrzeć całą magię świąt, muzykę świąteczną, światło przepiękne i możemy również dorzucić tam zapaszek. Słuchajcie, próbujmy, będziemy nakręcać. Dla mnie pozytywka to zdecydowanie taki prezent z dziecięcych lat, więc ta propozycja prezentowa to zdecydowanie propozycja z duszą, propozycja na lata, propozycja, która może właśnie Waszemu dziecku w rodzinie już zawsze będzie kojarzyła się
z wyjątkowymi rodzinnymi spotkaniami. Ale słodnie. To jest propozycja od firmy Villeroy & Boch, którą pewnie doskonale znacie. Oni słyną z przepięknej ceramiki, którą robią, ale właśnie w tym okresie świątecznym oni zawsze wypuszczają takie perełki. No i ta skradła moje serce absolutnie. Co mogę Wam powiedzieć? Za chwilę pokażę Wam więcej prezentów, które możecie znaleźć na stronie Mensa Home, gdzie właśnie ja znalazłam również tę pozytywkę. Na stronie Mensa Home jest bardzo szeroki asortyment, więc akurat to jest taka propozycja bardzo pięknie osadzona w klimacie świątecznym, ale oni mają też różne inne ciekawe rzeczy, które spodobają się szczególnie kobietom i to takim, które lubią dbać o ognisko domowe i lubią sobie trochę czasu w kuchni spędzić i lubią sobie pogotować. Zobaczmy, co mam dalej. Z tą kuchnią to nie żartowałam. Zestaw ambitnej kuchareczki, bardzo proszę, od KitchenAid. KitchenAid to pewnie marka, którą znacie, marka nie byle jaka, z historią. Ja pamiętam, że jak mieszkaliśmy sobie jeszcze w poprzednim mieszkaniu, to od KitchenAid miałam toster, dzbanek do grzania wody, i jeszcze kilka rzeczy i powiem Wam, że przez 10 lat z tego korzystałam i nigdy się nic nie zepsuło i nigdy nic nie musiałam wymieniać, naprawiać. Po prostu gwarancja jakości na lata. Jestem zachwycona, jeżeli chodzi o tę markę. Tutaj mamy patelnię od KitchenAid. Jest to patelnia z powłoką ceramiczną, czyli to jest taki element, na który należy zwrócić uwagę, bo właśnie on w dużej mierze odpowiada za to, że jedzonko nam nie przywiera, a dodatkowo jest to patelnia grillowa. Okej, słuchajcie, mamy też garnek i to garnek nie byle jaki, bo ja w ogóle zauważyłam taki trend, że garnki emaliowane, a przypuszczam, że właśnie ten jest emaliowany, bardzo mocno wracają do łaski. To jest w ogóle wielki trend światowy, że wracamy do kolorowych garów. Ja mam tutaj propozycję w kolorze czerwonym, takie bordo, czyli coś bardzo mocno osadzonego w klimacie naszym dzisiejszym świątecznym. Nie wiem, czy ja zaczynam być stara, że cieszę się z garnków, ale kiedyś na pewno byście takiego uśmiechu na mojej twarzy w związku z garem nie zobaczyli. Natomiast tutaj mamy solidny, duży garnek. W emali świetnie się gotuje rosół, ale też można upichcić niezły bigos, a to jest, słuchajcie, dobry stalowy garnek. Stalowe garnki co robią? Dają nam taką gwarancję dobrze rozprowadzanego ciepła, dlatego cała potrawa będzie się świetnie gotowała w każdym miejscu tego garnka. I cóż, dobra niemiecka jakość, solidny produkt na lata. Tutaj jest bardzo fajny zestaw 5 akcesoriów kuchennych w pojemniku. Wygląda to tak, ale co Wam będę pokazywała, jakieś zdjęcia, po prostu wyjmę. Są to wszystko rzeczy, które idealnie nadają się do garnków, do patelni. Co więcej, wszystkie te produkty też mogą być przez Was wkładane do zmywarki, czyli to, co jest dla nas w dzisiejszych czasach bardzo ważne, czyli to, żeby rzeczy, które kupujemy, były praktyczne i żeby po prostu łatwo móc z nimi dojść do ładu i składu. Tu mamy pojemnik, tutaj mamy artykuły w środku, tutaj mamy na przykład taką trzepaczkę, pyk, 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 wsadzamy sobie do środeczka i jest. I zobaczcie, jakie to jest po prostu ładne, estetyczne. Taki pojemnik w kuchni po prostu będzie, oprócz tego, że praktyczny, to będzie się też ładnie prezentował. No to zacieram rączki i otwieram kolejny prezent, który znalazłam na Mensa Home. No i co tym razem mamy w środku od Villeroy & Boch? Coś delikatnego czuję. Ach, coś delikatnego i pięknego. Słuchajcie, to jest w częściach, więc może nie będę tego składać tak idealnie, ale Wam spróbuję pokazać. Tu jest podstawa.
do przepięknej lampy. Ta propozycja jest dowodem na to, jak wszechstronna jest marka Villeroy & Boch. Natomiast słuchajcie, kupienie komuś takiej lampy to jest bardzo dobry prezent. I ta lampa jest na pewno przepiękną propozycją. Fajnie zdesignowana, przepiękna szklana, szkło dymione, nowoczesne, fajna bryła. Jak ja bym dostała taki prezent, to powiem Wam, żebym się cieszyła. No to teraz może nie kartonik, tylko torba prezentowa. I co w środku? A! W środku, słuchajcie, bardzo fajne propozycje. Tym razem jest to szkło kryształowe. Kryształy bardzo mocno teraz wracają i kryształ idealnie pasuje zarówno do takiego tradycyjnego domu, jak i do bardzo nowoczesnego apartamentu. I tutaj mamy dwie propozycje marki Nachtmann. Ciekawa jestem, czy o tym słyszeliście, żeby w małej takiej szklance kryształowej podawać espresso. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda szklanka do espresso. Jeżeli chcecie poczuć się jak we włoskiej kafeterii, to właśnie espresso zaserwowane w takiej kryształowej szklaneczce przeniesie Was do słonecznej Italii. Co więcej, spokojnie wkładacie to do zmywary. Więc jeżeli wśród Waszych najbliższych są fani kawy, kawosze tak zwani, to zdecydowanie to może być dla nich fajny prezent. I z jednej strony niby dostaliby szklankę do espresso, ale z drugiej strony taką. Jeżeli wiecie, że ktoś z Waszych najbliższych lubi robić drinki w domu, koktajle, lemoniady, a jak wiemy, nie wszystkie na przykład drineczki wymagają shakera, to taki oto dzbanek kryształowy będzie świetną opcją prezentową. On nie jest duży, tutaj zmieszczą się 2-3 drineczki dosłownie, ale przepięknie, z łatwością możecie tutaj zmieszać wszystko, co chcecie. Możecie, tak jak powiedziałam, zrobić tutaj na przykład też lemoniadę. I dzbanek jest super wyprofilowany, ma tutaj dzióbek, dzięki czemu ani kropelka się nie zmarnuje, nic się nie rozleje, więc naprawdę piękna propozycja, zarówno do domu, jak i dla profesjonalnego barmana. No dobrze, lecimy dalej. No i tu się fajnie składa, bo przed chwilą mówiliśmy o mieszaniu koktajli, a tutaj marka Wedgwood weszła w kooperację z Verą Wong, czyli projektantką, która też słynie z tworzenia jednych z najpiękniejszych sukien ślubnych na świecie. I co jest w środku? Ta-da-da-dam, da-dam. O, muszę Wam to otworzyć, żeby pokazać komplet, dokładnie dwie sztuki kieliszków, ale kieliszków naprawdę pięknych. Oh my goodness. Przepiękne kieliszki do szampana. Wysokie, smukłe szkło, pięknie wyprofilowane. No i ta złota nóżka, to jest dopiero złoto. I to może być na przykład właśnie fajnym prezentem dla jakiejś pary zakochanych. I dalej jeszcze chciałam otworzyć jedną paczkę, która była zapakowana w ten sam papier i to jest chyba już ostatnia paczka od Mensa Home. Jak widzicie, totalnie różne rzeczy można u nich znaleźć. Co teraz będzie? Co teraz, co teraz, co teraz? Chciałoby się rzec, że coś dla fanów motoryzacji, marka Peugeot, ale to oczywiście jest żart, bo marka faktycznie Peugeot. Peugeot, Peugeot, ważne, że z Francji, znana firma, marka, na której można polegać. Naczynie do robienia tarty. Tarty są teraz bardzo modne, często idziemy do kawiarni, zamawiamy sobie kawkę albo herbatkę i kawałek tarty, za który płacimy dzikie pieniądze, a możemy przecież sobie zrobić pyszną tartę w domu i mieć ją całą tylko dla siebie, a nie tam jeden mały trójkącik. Fajne jest to, że tartę
właśnie w tym pojemniku, prosto z piekarnika możecie wyjąć i przenieść bezpośrednio na stół, bo to po prostu będzie nadal bardzo ładnie, estetycznie wyglądać. W tym sobie kroicie i bezpośrednio z tego podajecie na talerze swoim kochanym. Uwielbiam to, że pod choinką mogą znaleźć się bardzo różne prezenty i kiedy skończyliśmy przygodę z garnkami, przechodzimy do biżuterii. I tutaj od marki Och, słuchajcie, ale fajna nausznica, totalnie nowoczesna dla, myślę, młodej, modowej kobiety, która lubi się wyróżnić. Zobaczcie, jaka czadelska nausznica z zielonymi kameczkami w kolorze złotym i to jest w ogóle żmija. A! Lecę dalej! Co tutaj mam? O! Bransoleta, złota bransoleta w takim fajnym włoskim designie, sztywna, ale bezpieczna, zapinana z tyłu, czyli mamy pewność, że jak dostaniemy tę bransoletę i ją założymy prawidłowo, to nam nie spadnie, nie zgubimy jej. Mamy tutaj złoto próby 585, podoba mi się tutaj to połączenie złota, które jest błyszczące, z tym złotem, które jest na drugim poziomie, które jest pięknie zmatowione. O, bardzo delikatna, śliczna biżuteria z motywem księżyca. A teraz coś dla mężczyzn, bo okazuje się, że kupując biżuterię wcale nie musimy mieć na myśli kobiety. Są specjalne, piękne wzory dla mężczyzn i teraz, słuchajcie. Tararam, tararam. To jest naprawdę duża sprawa. To jest łańcuch dla mężczyzny o tak zwanym splocie królewskim. Wiemy, że teraz bardzo modna jest taka właśnie duża biżuteria, którą widać z daleka i to zdecydowanie jest taka propozycja dla mężczyzn, którzy nie boją się biżuterii, którzy lubią się wyróżniać i którzy lubią takie luksusowe prezenty. I jeszcze, jak już jesteśmy przy luksusie, to przepiękna bransoleta pasująca do tego właśnie łańcucha. Jeśli chodzi o mężczyzn, firma Och ma też bardzo fajne spinki do banknotów. I to jest taki element, który na pewno każdemu mężczyźnie się przyda i mamy pewność, że będzie to nosił. To jest firma, która pochodzi z Bielska-Białej, Piumo. I to jest firma, która robi przepiękne szaliki, czapki, swetry. Przędzę ściąga z Włoch. To są przędze naprawdę wysokiej jakości. Wszystkie ich projekty, wszystkie ich rzeczy wykonane są z najwyższej jakości właśnie tkanin. Zazwyczaj mamy tutaj do czynienia z wełną merino i kaszmirem. Tutaj mamy sweterek typu polo. Piękna granatowa polówka, 10% kaszmiru, jest mięciutka, cieplutka, przewiewna. Jak mamy dobrą tkaninę, to przede wszystkim się w niej nie pocimy, jest nam ciepło, ale ciało wspaniale oddycha. No taki granatowy sweterek polo to jest dobra propozycja zarówno na jesień, jak i na zimę, i pod marynarkę, i na jakieś spotkanie ze znajomymi. Bardzo fajna, uniwersalna opcja. Co tutaj dalej mamy? Co mi się tutaj uda otworzyć? Co? O! Jest to też firma, która słynie ze swojego zamiłowania do koloru, więc tu mamy przepiękny pomarańczowy zestaw. Czapka z szalikiem, ale szalikiem, zobaczcie, jakim dużym, obszernym, mięciutkim. Tutaj również mamy połączenie wełny merino z kaszmirem. To będzie zestaw, w którym, tak, znajduje się najcieplejsza, najbardziej mięsista czapa oraz szal. Wykonane są te rzeczy aż z 95% kaszmiru i z domieszką jedynie 5% tej wełny merino. Więc to jest tak ciepłe, tak miękkie, takie, że sama najchętniej bym się w to ubrała.
i się nigdy nie rozebrała, bo ja lubię Cię, Pełko, bardzo, bardzo, bardzo. Teraz sięgnę po ten malutki, zieloniutki i sprawdzę, co on kryje w środku. Koko Glam! Słuchajcie, to są zestawy wybielające do zębów. I teraz tak, jak wiecie, że w swojej rodzinie macie osobę, która bardzo mocno dba o siebie, o swój wygląd i na przykład chce mieć piękny hollywoodzki uśmiech i ma ochotę na wybielanie ząbków, to jest absolutny przełom w wybielaniu zębów w warunkach domowych. Słuchajcie, w środku macie jeden pen, jedną lampę i jedną nakładkę wybielającą. I to jest taka technologia, która wybiela zęby absolutnie bez narażania szkliwa na żadne ryzyko czy żadne zniszczenia. Zestawy są, jak widzicie, dwa, biały i ciemny, w zależności od tego, czy dla pana, czy dla pani, odwrotnie, czy dla pani, czy dla pana. Bardzo fajna propozycja. No i dobra, propozycji mam coraz mniej, mała albo duża, idę teraz w dużą. No rozwiąż się. Chcecie. Dobra. Tutaj nawet jakby spadło, to przynajmniej się chyba nie zbije. No dobra, słuchajcie, to jest... Sprawdzę. Sprawdzę, czy mam rację. Tak. To jest pomysł na prezent dla siebie samej. Znaczy... Słuchajcie, ogólnie jest tak, że żadna kobieta się pewnie nie obrazi, jeśli dostanie w prezencie buty, ale ja bardzo chciałam Wam pokazać te propozycje obuwnicze i podzielić się moim odkryciem, bo są to buty marki, która jest u mnie w Concept Store, a w Concept Store zawsze daje to, co najlepsze. I to są buty, które spełniają marzenia, bo to są buty, w których można przetańczyć całą noc. I możecie je kupić sobie, ponieważ zbliża się sezon taki imprezowy. Święta, sylwestry, śledziki, wszystko. I możecie je po prostu mieć dla siebie, ale możecie też podarować te buty komuś. Firma My Wish, polska firma, która robi buty w Polsce, która robi buty przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne. Otwieram wszystkie, bo szukam mojego ulubionego modelu, który jest bardzo mocno osadzony w trendach. I już go mam. Jezus Maria, słuchajcie, te buty są tak mięciutkie. Wspaniałe. To, co jest tutaj totalnie cool, to ten obcas, który oprócz tego, że jest teraz bardzo modny, tak zwany flare, czyli rozszerzany ku dołowi, to też jest turbo stabilny i wygodny. Do tego tutaj ta skórka mięciutka, w środku poduszeczki, wspaniale. Teraz element dekoracyjny, bardzo fajny, błyszczący. I dalej, takie elementy, dzięki którym można sobie te buciki totalnie zmieniać, personalizować. Słuchajcie, akurat ja pokazuję Wam białe buty, ale oni mają buty też w różnych innych kolorkach. Także to są propozycje z mojego Concept Store'u, akurat białe, ale zobaczcie. Doczepiłam sobie białą kokardkę, już wygląda to jak zupełnie inny bucik. Co mogę jeszcze doczepić? A, tutaj mam też propozycję fajną, delikatną. Taki oto kwiatuszek. Te dopinki do butów są absolutnie czaderskim rozwiązaniem. Mam jeszcze kokardkę inną, taką bardzo mocno błyszczącą. Faktycznie one są dosyć mocno osadzone w moim ślubnym klimacie, ale koniecznie wejdźcie sobie na My Wish, zobaczcie, jakie mają buty na stronie, bo są tam bardzo, bardzo różne propozycje. Dodatkowa jeszcze rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, że możecie również kupić tam sobie taki bon podarunkowy i wręczyć go bliskiej osobie, tak żeby mogła sobie buty wybrać samodzielnie. No i teraz przechodzimy do tematu makijaży.
mam wrażenie, że jest taki boom na makijaże, że każda z nas albo już umie się malować, albo chce się nauczyć, więc totalnie w cenie są szkolenia makijażowe. Makijażystki robią teraz wielkie kariery i każda z nas musi mieć kosmetyczkę wypchaną kolorowymi kosmetykami. I dlatego też tak bardzo modnymi i fajnymi prezentami są właśnie kosmetyki kolorowe. Ja tutaj mam 3 propozycje zestawów od marki Affect i zaraz Wam je pokażę. Pierwszy zestaw to jest zestaw Gold Star. To jest zestaw, który ma w sobie bronzer, bronzer prasowany, bronzer, który jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ w zależności od tego, ile go nałożycie, tym robi się ciemniejszy i świetnie się rozprowadza, więc nie ma takiego ryzyka zrobienia sobie ciemnych, brzydkich plam, tylko naprawdę przy okazji, przy użyciu tego bronzera jesteście w stanie zrobić pięknie konturing twarzy, nawet jeżeli nie jesteście zawodowymi makijażystkami. I drugi produkt to jest róż do policzków, który też ma w sobie olej arganowy, dzięki temu bardzo pięknie wygładza, wyrównuje skórę, czyli to jest bardzo fajny taki zestaw konturingowy. Bronzer i róż. Drugi zestaw to zestaw Pure Joy, który składa się z palety cieni oraz maskary, czyli tuszu do rzęs pogrubiającego, ale wiecie co, chcę Wam otworzyć, żeby pokazać przede wszystkim, jak fajna jest ta paleta i jakie ma bardzo ładne kolory. Dlatego, że przy pomocy tej palety jesteście w stanie stworzyć zarówno bardzo ładny dzienny make-up, jak i nieco mocniejszy wieczorowy. Ta paleta bardzo ładnie łączy ze sobą tak zwane błyski, takie trójwymiarowe, ładnie odbijające światło cienie, jak i klasyki. O! W kolorach, jak widzicie, dużo takich mamy naturalnych beżobrązów, odrobina życia, czyli tutaj mamy taki piękny łosoś z odrobiną złota. Do tego do rozprowadzania, do rozcierania, do blendowania mamy jasny kolor, mamy tutaj banan, przepiękne złotko i klasyczną czerń, żeby móc sobie zrobić makijaż nieco bardziej wieczorowy. O, tutaj w ogóle super! Co my tu mamy? Na pierwszy ogień idzie rozświetlacz prasowany. Słuchajcie, to jest ten rozświetlacz, który jest absolutnym hitem teraz na TikToku, który oczywiście może być stosowany jako rozświetlacz na poliki, ale tak naprawdę gdziekolwiek go nałożycie, to przepięknie odbija światło. Cudownie sprawdza się też na dekolcie i naprawdę daje efekt takiej błyszczącej tafli. Teraz zestaw 3 mini błyszczyków pomadek w płynie. W bardzo pięknych, naturalnych kolorach, absolutnie na każdy dzień i wspaniały gadżet do torebki, ponieważ jest mały i poręczny. I ostatnia, jest jakie to ładne, paleta cieni, ale śliczna. Czekajcie, czekajcie, żeby tego nie zepsuć, bo to jest takie ładne. Cudowna, granatowo-złota i co w środku? Raz, dwa, trzy, cztery, 5 błysków. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 cieni o satynowym wykończeniu. Ale piękna paleta. Zobaczcie, zdecydowanie większość to takie beżo-brązy, czyli moje ukochane, odrobina tutaj ciemniejszego koloru. Tu piękny brąz i jeden, jest jaki piękny granat. Och, aż chciałoby się umieć tego wszystkiego używać. Co więcej, cienie te są wspaniale napigmentowane. Doskonale się rozcierają, nie robią właśnie plam, nie zasychają szybko na oku, dzięki czemu długo możecie sobie nad tym cieniem pracować i uzyskiwać faktycznie taki kształt oka, takie ułożenie cienia, które będzie dla Was najbardziej optymalne. Zakochałam się. Słuchajcie, wszystkie produkty tej marki możecie znaleźć na stronie internetowej lilibel.pl. Pod moją choinką nie ma już żadnego nierozpakowanego prezentu. Będę musiała czekać cały rok na nowe propozycje. Było tego całkiem sporo, przyznajcie, więc jeżeli coś Wam umknęło albo czegoś nie zapamiętaliście, to możecie wskoczyć
opis odcinka. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, linki, odnośniki, porady, pomoce, wszystko. I mam nadzieję, że tak naprawdę skorzystacie z tych inspiracji, a jestem przekonana, że jeżeli to zrobicie, to właśnie najbliżsi będą szczęśliwi z otrzymanych prezentów. Merry Christmas! A w opisie znajdziecie też kody zniżkowe, także korzystajcie! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!